Wszędzie bym poznał to pismo. Lombaksy. One to zbudowały. Mój tata był strażnikiem wymiaromatu. Znaczy się tego pierwszego. Robił wszystko, by nie dostał się w niewłaściwe ręce. Wybacz, tato. Brakuje ci ich? Lombaksów? Trudno tęsknić za kimś, kogo się nie spotkało. Ale tak. Chyba tak. Rozumiem. Może kiedyś ich znajdziesz. Najpierw zobaczymy, czy da się w ogóle zbudować wymiaromat. Da się? Tak. Ale tylko w kuźni, która znajduje się na stacji Kedaro. Najlepiej strzeżonej stacji w galaktyce. W takim razie ruszajmy, KT-74... Ratchet? Chyba Kit. Brzmi lepiej. A więc Kit. Uciekajmy! Musimy bronić archiwów! Nie ma czasu! Było miło, Ratchet. Kiepska ze mnie partnerka. Pewnie. Przestraszyłem się, ale to było niesamowite. Nie zrozumiałeś. Stanowię zagrożenie. Chroniłam Imperatora. Dawniej byłam tylko jego bronią. Pewnego razu natrafiłam na buntowniczkę. Próbowałam ją zatrzymać. Wiem tylko, jak zadawać ból. Jestem tu, żeby nikogo nie skrzywdzić. Dlatego nie mogę z tobą pójść. Ale ta misja nam się udała, co? Tak. Udała się. I jeżeli dobrze pamiętam, umówiliśmy się, że jeśli nic nie pójdzie nie tak... Mam z tobą zostać? Jesteś naprawdę dziwny. Nie ty pierwsza mi to mówisz. Stoi? Może tym razem? Tak, zgadzam się. Dzięki, Ratchet. Pomogłeś nam. Nie ma za co. A teraz stacja Kedaro. Tarcze są tak niedoceniane. Zaopiekuj się odpieraczem próżniowym, a on odbije pociski. Tarcze są nudne. To jedna z wielkich życiowych prawd. Ale wyobraź sobie tarczę, która kieruje pociski do wroga. Piękne, co? Poznaj odpieracz próżniowy. Naciśnij spust... Podnieś poziom tej broni, żeby zyskać dostęp do ulepszeń. To zaboli twoich wrogów! Nie kupuj tego drugi raz!
pieprzenie gotowe. A ty? Przyniesiesz mi jeszcze 4 lule, dam ci pancerz na tułów pasujący do tego na nogi. Zaznaczyłem resztę kapliczek na twojej mapie. Powodzenia, bracie! Dobra, przemyślałem to podczas lunchu. Może jednak nie jest to niemożliwe. Dziś drugi wymiar... Kupując u pani Zurkon, wiesz, że to towar pierwsza klasa. Chyba potrzeb... Jeszcze kilku lul, ale daję słowo, bracie Lombaksie, ten pancerz da...